Hej, cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Scorpio, to jest już kolejny, trzeci odcinek czwartego sezonu z MTA DayZ. I dzisiaj bardzo chciałbym zareklamować serwer, który no dopiero co się rozwija. Nazywa się HollyDayZ. IP będziecie mieć w adnotacji i w opisie. Postaram się, żeby było w adnotacji. No i dobra, ja tutaj sobie dobrałem jednego z moich widzów, który tutaj ze mną jest. I my już możemy zacząć lecieć, więc jak coś to słyszycie muzykę z Daisy pod armę podkładaną, tak? Ej, dobra, chyba mnie dobrze słychać, jeszcze mogę sobie przybliżyć lekko mikro, żebyście mnie jeszcze lepiej słyszeli. Powiedziałem już w Gothicu, że zwiększyłem czułość głosu do 10 dB, więc mnie będziecie dobrze słyszeć. Dlatego wiecie, 10 dB i starczy, bo ja nie będę się tak bawił. Lecimy tu sobie z naszym graczem. Nie wiem gdzie. O, i tam. Trudno. Napisał mi teraz kolej, że zaczęliśmy nagrywać przy jego basie. Dobra, to wiecie co? My sobie tutaj będziemy lecieć do bazy, kurde, co ja pieprzę. Polatamy sobie gdzieś, nie wiem, nie mam pojęcia, muszę teraz do niego napisać. Bo, kurczę, nie mam pojęcia, gdzie on chce nas zabrać. No, graczy jest mało. Ale powiem wam szczerze, że serwer jest równie dobrze, nie wiem czy równie dobrze, ale stara się rozwinąć jakoś ten serwer, ten administrator. Aha, czyli lecimy na areę. Trzeba będzie bazę podrąbać. Jakoś nazwa misji dywersja. A więc będzie dywersja. Może sobie jeszcze bardziej przybliżę mikro, żebyście mnie wyraźnie słyszeli i nie mieli ze mną żadnych problemów, że kurczę za cicho mówię albo jest za słaba głośność mikro. Nie. No kurczę, nie. No, ja też obawiam się, że za chwilę dednę, jeżeli nic ze sobą nie zrobię. Dobra, to ja się mogę ześlizgnąć, o tak. No, szybciej, o, proszę. Okej, to już jesteśmy na miejscu. Tak, może mogę już to uznać. Teraz idziemy do wojska i podkradamy itemki. Chociaż powinienem z nim od razu iść, ale mnie się śpieszy jakby, bo potrzebuję trochę jedzenia i picia. On zresztą też. O, jest żarełko. A ja mam przecież jedzenie i picie, kurde. Zapomniałem, jeszcze przed nagraniem sobie coś ogarnąłem. A ja mu powiedziałem, że nie mam nic do jedzenia i picia. Dobry jestem. Dobra, szukamy dalej. Zegarek weźmiemy sobie. Mnie przydałby się kojot. To jest raz. Bo bez kojota to ja nie ogarnę już kompletnie. Co to jest? PDW. A wezmę w sumie. Przyda się. I mapcia, dzięki której będę mógł namierzać każdy cel. O! Kojot! No i widzicie, znalazłem kojota. Może coś tu jeszcze jest? Nic nie ma. Mamy kojota. To już jest duży plus. Nie wiem, czy mój kompan ze mną przeszukuje to wojsko, ale pewnie czeka na mnie. Czekaj, to jest co? O kurde, taki duży jest engine. To dość spory. Jak na takie bydle. A nie, biorę engine'a, wali mnie to. Ja tylko biorę takie najważniejsze rzeczy. O, jest kamuflaż, clothing. O, kolejny zegar. No i teraz wyglądam epicko. Chociaż jeszcze by mi się przydał skin snajpera. To mi wystarczy póki co i nie będę się pluł o to. Ja sobie przeszukam do końca to wojsko. Nie wiem, czemu ze mną mój kompan nie przeszukuje. Tylko, nie wiem, czeka na coś. Czekaj, co to jest? O, proszę, to kolejne rzeczy. Wezmę sobie. Kurde, ale mam takie wrażenie, że tutaj jakby taka, nie wiem, grafika jest tutaj bardziej taka podświetlona, zbyt rozjaśniona i jeszcze dodano jakieś dziwne... O, zabiłeś typa. Fajnie. Fajnie, a ja przeszukuję. Dobra. O kurde. Nie wiem, na co są tutaj te beczki powstawiane. Ja, dla mnie to nie jest zrozumiałe. O kurde, ale mnie odrzuciło. O, Lee Enfield przyda się. To ja sobie wezmę. Dobra. O, Czech backpack, ale ja mam przecież ten Coyote, to nie, to mi nie potrzeba. Kurde. Czy mam wrażenie? Ile zombiaków. Matko. Nie! Ja chcę jeszcze żyć. Dobra, ja stąd spieprzam. Okej. Dobra, czyli jednak się ewakuujemy. Dobra, wypad stąd. O kurde. Ała, ała, ała. Mam 8300 krwi. Spieprzam. O, już się robi niebezpiecznie. Dobra. Jasne, spokojnie, tylko się nie rzucaj, ziomek. Się zaraz wydostanę. Trzeba się śpieszyć. Robi się ostro. Już niebezpiecznie. Cholera. Trzeba biec tak szybko, żeby po prostu tylko się stąd wydostać. Dobra. O, w mordę. Było niebezpiecznie. Ale się udało. Tak czy inaczej. Najważniejsze, że... O! Drugie heli jest. Jak to? Ciekawe, gdzie teraz polecimy sobie. To mnie najbardziej dziwi. Jeszcze jakoś dziwnie chce mi się mikro przesuwać, żeby do was lepiej mówić, głośniej. Chociaż tak już jest na... A, tu! Dobra. Tak czy inaczej Mamy tutaj helkę. Ja sobie wysiądę. Kurde. Dobra, widać, że tutaj naprawia pojazd. Dobra, lecimy helkami. Dobra, mam za nim lecieć. Dobra, jest dobrze. Świetnie, wręcz przeciwnie. Po prostu. No chłopie, leć. Nie wiem, co ty tam robisz, ale spokojnie, lecimy. Czemu on wylądował? Nie ogarniam go. O, tak będzie jakoś to. O, chodzi o to, że chcę sobie skręcać. Już lecimy. To jest spoko już z tym, że lecimy. O kurde. O. Dobra. On będzie mi tutaj oprowadzał po tym serwerze, bo ja pierwszy raz jestem na nim, to wiecie. Kurde, no mogłoby się coś ciekawszego dziać, powiem wam szczerze. Poza tym, że po prostu lecimy sobie tylko helikopterami. Dobra. O kurde. Ale urwał. Szukamy tutaj ekwipunku. Może coś się tutaj znajdzie. Da fuck. Aha. Zombiaka zabił. O, haczeta. Biorę sobie. Przyda mi się haczeta. Co? To przeżyło? Co my tu mamy? O ty. Dobra. A, on już leci, to ja też lecę. Dobra. Leć! Lećże, kurde. No dobra. Dobra. No to my już możemy dalej latać. Ja się go spytam, gdzie lecimy. I zaś... Dobra, ale będziemy teraz okradać bazę. Sorki, że tak dziwnie będę mówił, ale Helka mnie rozprasza, lekko mówiąc. Chyba sobie przybliżę mikro jeszcze bardziej. Czekaj. O, muszę sobie wyżej podlecieć, żebym miał go na widoku. Ja bym sobie ściszył tą grę troszeczkę, ale w sumie też nie muszę. No dobra. O kurde. What the fuck? Co to jest? Dobre. Aaaa! Wow. 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 O Jezu. Jakżem wylądował. Zahaczyłem o ogon. Znaczy zahaczyłem ogonem o coś. No. Dobra, mamy baraka. Co tokolwiek może znaczyć. Kurde, tutaj nie zabija się nas na hita. Bez jaj. To zrąbane. 5 hitów. Słabo. Powinno się... powinno być ustawione tak, że haczeta zabija od razu na hita i to bez... wyjątku. Czy to zombie, czy nie. Dobra, idziemy na górę. Nie wiem, gdzie mam iść w sumie. A tu, dobra. Słyszę zombiaka. Lol, namiot. Aha, to jest tu czyjaś baza. O, przy okazji wezmę sobie medikita, bo jestem, mówiąc lekko, ranny. Wezmę sobie trochę medikitów. Za 3 wezmę, o. Painkillerów też za 3. I morfinę za 3. Morfina, dobra. Ale nie no, powiem wam, słabo jest. Słabo jest w ogóle z broniami i obrażeniami, które są zadawane. Myślałem, że coś ciekawszego się mogę tu spodziewać, ale zobaczymy. Jak mi się znudzi, no to najwyżej zakończę odcinek wcześniej. Asasynie? Lol. Dobra, coś przeczuwam, że... ta. No i gdzie on jest? Dziwne. Zgadniamy. Co? What? The fuck? Aha. No to może chyba chodziło. Już nie wiem w sumie o co. Ale naprawdę dziwnie tu jest. Jestem pod wrażeniem tego, że niektóre lokalizacje są tak rozbudowane. Bo to są mniej więcej bazy. O, auto. Już. Dobra. Aha, on teraz to przyczepi do helikoptera. Dobra. Chłopak wie, co robi. Tak myślę. Dobra. to ja już będę tam leciał. Zacznę już przynajmniej latać, bo nudy naprawdę takie straszne. Dobra, on mi tu naprawi pojazd, a ja będę mógł jakoś w miarę przyczepić tego baraka. Chociaż nie wiem, czy to w ogóle będzie możliwe, ale to będzie wyglądało picko. Tyle wiem. Dobra. Aha, on już to zrobi. O kurde. Dobra. Lol. No fuck! Ja pierdzie. Czekaj, zaraz go zespadza. Dobra. Postrzelałem sobie. Ale sobie postrzelałem. Muzyka jest taka wzruszająca. Nie wiem, ja bym już zaczął gdzieś lecieć, bo tak szczerze to mi się już tu trochę nudzi. Powiem wam szczerze, że ja mógłbym wcześniej jakoś zakończyć ten odcinek, bo to właściwie miała być reklama serwera, a nie taki długi odcinek, wiecie, takie jakie ja robię po godzinie, tylko takie, no nie wiem, do pół godziny mniej więcej, żeby ten odcinek trwał. No dobra, on coś teraz robi tutaj z Bobcatem. Nie wiem, jakieś cuda nie widy. Co on to kombinuje? Aha, on chce podczepić Bobcata. Ty, skubaniec ma dobry po prostu rozum. Dobra. No, koleś ma naprawdę wybitny pomysł, tylko jakoś mu to ciężko potem pójdzie. Nie wiem jak on chce. Aha, to ja mam i Bobcata, i baraka. Dobra, fajnie. Będzie ciężko. Sama muzyka mówi za siebie. Kurde, cokolwiek to znaczy, to będzie upiornie źle. Aha, on tak chce podczepić. Dobra. Ha. Czekaj. Dobra, niech zacznie podjeżdżać. Albo nie wiem co, bo to już jest, to już się wydaje być trochę dziwne. A, on teraz coś zrobił. Nie wiem, cokolwiek miało to znaczyć to. Aha, pewnie teraz ja mam podejść. Nie wiem, on chyba to specjalnie odczepił. Chociaż nie jestem tego pewny. Pewnie mi każe wsiąść do baraka i nacisnąć X, żebym sobie wsiadł i wyszedł. Okej, dobra. Chłopak dobrze kombinuje, tylko bardzo długo mu to czasu jeszcze zajmuje. Dobra. Dobra, w końcu lecimy. Co? Znowu, kurde. Dobra. Okej, niech on pierwszy zacznie latać, a ja za nim. I wykonamy jakąś taką ostatnią jego dziwną misję. I chyba zakończymy wtedy ten odcinek. Bo dla mnie to już nie ma większego sensu. Zrobimy jeszcze jedną misję. O w mordę. Dobra, widać, że chłopak już tak się zadyszał. Aha, to Bobcat jeszcze tu jest. No to Bogu dzięki, że nie wpadł do wody. To by była już kompletna tragedia. O kurde. Kurde, wykopał mnie. O kurde. Ja nie mogę. A, jest. A, to nie mówcie, że ja jeszcze krwawię. Ja pierdolę, nie. Ja cię kręcę. Zabiłeś mnie. No i gratuluję, panie żołnierzyku, zabiłeś mnie. Jezu, dobra. Jest tak zajebiście, że ja po prostu bym już to zakończył, szczerze mówiąc. Normalnie czapki z głów. Tak mnie zabić, no to jest po prostu... O ironio. Totalna porażka. Nie no, z kim ja pracuję? A mówiłem, wolałbym już sam to nagrywać, ale wiecie co, to jednak chyba nie będzie godzinny odcinek. Więc ja tu już zakończę ten krótki odcinek informacyjny. Dziękuję wam bardzo, żeście obejrzeli. I myślę, że wam się spodobała taka, nie wiem, długa reklama tego serwera, ale oczywiście ja na nim nie będę grał, bo wiecie, moja opinia jest taka. Ten serwer jeszcze jest tak słaby, że po prostu... No, musieliby jeszcze się nad nim posiedzieć, ale zachęcam ludzi, którzy lubią grać w MTA. co ja mówiłem? Zachęcam ludzi, żeby po prostu wchodzili na ten serwer. IP będzie w adnotacji i w opisie, więc zachęcam, bo koleś widać, że naprawdę postarał się, ale tak jest teraz, że mało osób wchodzi na ten serwer, więc dlatego ja go reklamuję przez ten film. I następny odcinek postaram się już normalnie w HollyDayZ, więc ja tutaj się już z wami żegnam. Z tej strony był Scorpio i mój żołnierzyk widz, który mnie niestety zabił. Gratuluję mu, naprawdę. Sam chciałem zabić coś ostatniego zombiaka, ale niestety sam zostałem zabity, więc ja się już tutaj z wami żegnam. Dziękuję jeszcze raz wam bardzo za obejrzenie. Nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się tutaj już z wami żegnam. Trzymajcie się, na razie!